witam, tu Aristejo w grze logicznej 80 dni dookoła świata. Cóż, w grze tej nie ma czegoś takiego jak możliwość zapisywania przez nas stanu gry, ponieważ gra wykonuje to za nas. Dlatego wystarczy tylko start i jesteśmy w miejscu, w którym żeśmy zakończyli poprzedni odcinek. Graj. Anglia, dzień piąty. To mi wygląda na bukłak. Klikając na okno, zatrzymujesz grę. Znaczy na oko. Żeby podziwiać widoki kraju, który akurat zwiedzasz. Czyli to oko. Okej. Zobaczmy. Aha. No, całkiem. Fajne. Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to ruszamy. Okej. I to. Dobrze. Może teraz tak. 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 A. I tak. Pięknie to idzie. Ale początki zawsze bywają łatwiejsze. Później pewnie już nie będzie tak miło. Szczególnie boję się upływu czasu. Tak. Aha. Teraz tu by mi się przydało coś z tym zrobić. Może sprowadzę te zielone w dół. Albo użyję młota. Ha. Ale ja poczekam, aż się naładuje, bo coś tam jest takiego, że można go zupgradować, jeśli się trochę czasu na to poświęci. A zróbmy coś takiego. Okej. No właśnie, trzeba zbierać jak najwięcej. Naładowane narzędzie można modernizować, kontynuując łączenie czterech i więcej figur. Mód ulega modernizacji po wypełnieniu się wskaźnika. No, to może być coś interesującego. Czyżby naładowane? Tak, teraz problemem dla nas generalnie zielone, niebieskie, gdyż tu chcę się dokopać. A to może zielone. No, bardzo efektowne. No i tu już jest właściwie formalność. Tak, zdobyłem. Nie, to jest. Co to jest? Kompas? Ja myślałem, że bukłak. Porada. A. Dalsza akumulacja energii mająca na celu modernizację urządzenia bywa dobrym pomysłem, ale nie zapominaj, że nie możesz go przenieść na następny poziom. Okej. I co to jest? Gdy ma się tylko 80 dni na okrążenie świata, czas jest bardzo cenny. Zawsze trzeba wiedzieć, ile go jeszcze zostało. Czyli to jest zegarek taki, jak to kiedyś się nosiło na łańcuszku. Mówiąc, że godząc się na ten zakład postąpiłem nierozważnie... Ciekawe, co powiedzą, jeśli wygram. No, będą na pewno bardzo zdziwieni. Anglia, dzień szósty.
A szczególnie pan Stewart. A. Jest, fajnie. O, piąteczka. Ha. Czwóreczka. Piąteczka. Wow. Piąteczka. Czwóreczka. I jeszcze coś takiego. Dobrze, ale to może zainteresujmy się tymi moimi zabawkami, które mam sprowadzić w dół. O, kolejna. A, to by było warto sprowadzić. O, jeszcze to. I to. I co mi zostało? Ta jedyna rzecz. Może zobaczmy, jak to zadziała. O. I po czerwonych. Doradzą. Gromadź jak najwięcej punktów. Każde 100 tysięcy dodać jedno życie. No super. To teraz wiem, dlaczego bogatym żyje się łatwiej. To piersiówka pana Foga. Jej zawartość pozostaje tajemnicą. A, to właśnie. Kojarzyło mi się z bukłakiem, ale podobnie. Tak, jeśli chodzi o kontur, wygląda jak zegarek. O, wystarczy spojrzeć. Miałem prawo się pomylić. Sądzę, że wygrana wcale nie jest niemożliwa. Potrzeba do tego jedynie inteligencji i pasji, czyli cnót prawdziwego Anglika. Ośmielę się zauważyć, że nie jestem Anglikiem, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Anglia, dzień siódmy. To premia czasowa. Jej sprowadzenie na dół planszy zatrzymuje stoper. Czyli coś fajnego. Muszę czerwony sprowadzić w ten rejon. O, to zejdzie niżej. Teraz niebieski by się przydało w ten rejon sprowadzić. Albo żółtym zejść. Ha. Myślmy. Może to? O. Okej. No i mam premię czasową. Obserwujemy stopera. Zamroził się stoperek. Czyli użył stopera. To pewnie długo nie potrwa, ale coś miłego zawsze jest z tego. Oczywiście chodziło mi o zamrożenie, nie o użycie stopera. No, ładujemy sobie te nasze narzędzie. Ostatniej szansy. Tak, ale może popatrzmy, gdzie są... Aha, trzy elementy, jeśli dobrze rozumiem. Raz... Oj, tu jest. Tu jest ten największy problem. Trzeba będzie troszkę nad tym pomyśleć. Jak to najlepiej rozebrać. O, zaczyna być ciekawie. Tak. 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 Okej. O, i tu się zaczyna coś fajnego składać. Co zostawię na koniec? Teraz zainteresujmy się innymi ważnymi elementami. O, już jest. To może co będziemy sobie przedłużać, nie? Zrobimy coś takiego. No, ale się ciekawie zrobiło. Ja też. Poziom zaliczony. Zakończony. Lornetka?
każdej chwili możesz sprawdzić, jakie przedmioty zgromadziłeś w aktualnie odwiedzanym kraju. Wystarczy kliknąć na torbę podróżną, wyświetloną w prawym dolnym rogu ekranu. Ale nie będziemy zaglądać, ponieważ już tam żeśmy zaglądnęli. Lornetkę się przydaje, jeśli chcesz dokładnie widzieć oddalone obiekty, a w czasie podróży na pewno będzie niejedno do zobaczenia. O, to jest to miejsce, w które byśmy mogli zajrzeć. Zaglądając do torby. Czy wierzę w sukces tego przedsięwzięcia? Ze wszystkich sił. Prawdziwy Anglik nie przystępuje do żadnej sprawy, jeśli nie jest choć w połowie przekonany o ich szczęśliwym zakończeniu. Jeszcze dziś wyjeżdżamy do Paryża. No to dobrze, bo w sumie muszę tam oddać tego niedorajdę, który został moim służącym. No właśnie, się pojawił. Pewnie się chce spytać, czy chce się go pozbyć. Kupiłem dla nas bilety na pierwszą klasę. Pociąg odchodzi za godzinę. O niczym nie zapomniałeś paszportu? Nie wiem, jak to się wymawia, ale tak z filmu pamiętam, że właśnie w ten sposób. O niczym, Monsieur. Wszystko jest w torbie podróżnej. Możemy ruszać do Paryża. Wszystko, co trzeba, zostało zabrane? Niewiele miałem do zabrania. Pana notes jest w torbie podróżnej. Nie no, widzę, że głębia tekstów jest niesamowita. Potrzebuję go, żeby dopełnić warunków zakładu. Dałem słowo dżentelmena, że przywiozę znaczek pocztowy z każdego odwiedzanego kraju na dowód, że odbyłem podróż zakładaną trasą. Przecież w Londynie można kupić każdy znaczek. Warto jechać? No muszę przyznać, że bez strzacha. Ale my nie będziemy ulegać takim bezstrzachom. Zakład to sprawa honoru. Mamy jeszcze trochę czasu do odjazdu pociągu. Musimy się pospieszyć i nabyć angielski znaczek. Rozumiem, że to ja mam za to zapłacić, tak? Anglia, dzień 8 i będziemy kompletować znaczek. Tu widoczny. A, łączenie trzech lub więcej takich samych figur prowadzi do odkrycia znaczka schowanego pod planszą. No i to mi się wydaje, że ja już się z tym czymś takim spotykałem w innych grach, więc no nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. Oczywiście mile jest łączyć, o tak, tutaj, piątka i trójka. O, troszeczkę obrazka zostało odkrytego. Odkryłeś część znaczka. Kontynuuj grę i krok po kroku pokaż całość. Nie ma sprawy. Ha. Teraz będzie warto tutaj zastosować metodę. O, jak ładnie się poodkrywało. Aha. No to już wiadomo, że i tak było, ale chodziło mi o tą czwórkę, bo to się może tu przydać. A, może tak. Może tak. No to do naładowania mi się przyda. O, oj, nie tak. Ja chciałem inaczej. Chciałem tak. O. O, właśnie. I tak. I tak. Nie ma już wielkiej polityki, więc... No i przede wszystkim chodzi o to, że to jest taki, można powiedzieć, taki kwadrat, czy to prostokąt jest. Później na pewno będzie trudniej, gdyż będą bardziej takie kombinowane figury, co żeśmy już nawet mieli okazję w pewnym stopniu widzieć, jak na przykład grałem pod tym Big Benem.
A jak te, jeżeli no nie są takie proste ściany, to tylko takie jakieś wcięcia czy coś, to jest po prostu czasami trudniej coś tutaj zdziałać. Ale myślę, że sobie damy radę. No, to będzie dobry pomysł, bo mam aż 3-4 żółte. O. Pięknie. I został mi tylko ten zielony gadżecik, który zresztą znaczek jest już prawie twój. Niedługo dostarczysz ten dowód rzeczowy panu Fogowi i tym samym ukończysz poziom. Pięknie. No to tą piąteczką dostarczmy. Pięknie. Oto nasz znaczek. Znaczki pocztowe są dowodami twojego przejazdu przez kolejne kraje. Musisz zatem przywieźć po jednym z każdego z nich. Tak, to rozumiem, że opuszczamy już... A, tu jest miejsce na znaczki. Opuszczamy już Londyn, czyli też i Anglię. Dostałeś swój pierwszy znaczek. Kliknięcie na niego wyświetli przedmioty zdobyte w aktualnie odwiedzanym kraju oraz jego intro. No to nie będziemy tego oglądać, bo już żeśmy oglądali na samym początku intro. Okej. Okay. Czyli, że tych krajów będzie... O, właśnie do Francji się przenieśliśmy. Będzie... No, jak sama tutaj widzimy 7. No, pierwszy już zaliczony, więc jeszcze 6 przed nami. Tak, to ja myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek, ponieważ jak tu widzimy, pewnie w następnym odcinku pojawimy się już we Francji. A nie chciałbym mieszać tych krajów. Następny będzie Egipt, z tego co widzę, a potem coś pamiętam z filmu Indie, nieprawdaż? Bo tam właśnie uratujemy pewną uroczą niewiastę. Ale nie uprzedzajmy faktów, bo może nie uratujemy i po co miałaby mieć do nas żal. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się.